Przekażmy Jezusowi nasze lęki, by to On je pokonał, mówił ojciec święty Franciszek, który modlił się dziś na placu świętego Piotra o ustanie pandemii koronawirusa. Papież pamiętał o chorych, o służbie zdrowia, o wszystkich, którzy dziś żyją w strachu. Pusty plac świętego Piotra. Ojciec święty Franciszek adorował krzyż, modlił się przed Najświętszym Sakramentem. Papież modlił się o zakończenie pandemii. Boże Wszechmogący i Miłosierny, spojrzyj na naszą bolesną sytuację, umocnij swoje dzieci i otwórz nasze serca na nadzieję, abyśmy spotkali się z Tobą, naszym Ojcem. Papież porównywał pandemię koronawirusa do obrazu z Ewangelii. Uczniowie płynęli z Jezusem, gdy pojawiła się burza. Papież tłumaczył, że wszyscy jesteśmy w tej łodzi i zostaliśmy zaproszeni, by wiosłować wspólnie. My wszyscy wołamy dziś, że giniemy, podkreślił Ojciec Święty. Burza odsłania naszą bezradność. Pokazuje nam, jak uśpiliśmy i porzuciliśmy to, co karmi, podtrzymuje, daje siłę naszemu życiu i naszej wspólnocie. Papież modlił się słowami: błagamy Cię, zbudź się, Panie. Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy. Potrzebujemy Pana. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszystkiego, co nam się przytrafia, także rzeczy złych. Przed bazyliką świętego Piotra wystawiony był obraz Maryi, ocalenie ludu rzymskiego oraz krzyż z kościoła świętego Marcelego. To przed tymi wizerunkami Rzymianie modlili się o ustanie epidemii i zostali wysłuchani. Papież adorował krzyż, modlił się przed Najświętszym Sakramentem, udzielił wiernym błogosławieństwa Urbi et Orbi. To już Jasna Góra, obraz Matki Bożej, przy którym Polacy gromadzili się zawsze w sytuacji zagrożenia. Jestem, pamiętam, czuwam. To wołanie do Matki Bożej. Matki, która nigdy nie zawiodła. Matki, z którą nierozerwalnie związała się Polska. Związali się Polacy. Wspomnijmy tylko Twoje macierzyńskie pośrednictwo, Maryjo, w dwóch zwycięstwach zbrojnych. Wiktorii Wiedeńskiej z królem Janem III Sobieskim i stuletnią rocznicę Bitwy Warszawskiej. Mówił wczoraj w trakcie apelu jasnogórskiego ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Przed cudownym obrazem Matki Bożej modlił się prezydent Andrzej Duda. Ty wiesz, Maryjo, że dziś tej nadziei nam wszystkim potrzeba. W trakcie modlitwy prezydent przekazał różaniec dla sanktuarium na Jasnej Górze. Ta modlitwa, wczorajsza, była zawierzeniem Polski i Polaków Maryi.